Góra Głaźnik koło Sulęcina. Nie jej wysokość 168 metrów nad poziomem morza stanowi o wyjątkowości i unikatowości, ale ten głaz, który znaleźć można na szczycie wzgórza. Gołębi kamień, bo tak się nazywa, ma prawie 2 metry wysokości, blisko 10 metrów obwodu i nie jest największym w okolicy, bo koźli kamień jest ciut większy. Ale skąd on się tutaj wziął na szczycie wzgórza? Wszystko za sprawą lodowca, lądolodu. Kilkanaście tysięcy lat temu ustąpiło ostatnie zlodowacenie, zostawiając nam w Lubuskiem mnóstwo niespodzianek. Cała rzeźba terenu województwa lubuskiego to pozostałość po działalności lodu. Przepiękne wzgórza morenowe. Wszystkie wspaniałe jeziora, którymi możemy się pochwalić. Strześniowskim, długim, zakrętaśnym i bardzo głębokim. To wszystko efekt działalności lodowca, włącznie z takimi kamieniami nawet na szczycie góry. Całość tutaj w okolicy przepięknie usiana jest szlakami turystycznymi, rowerowymi oraz nordic walkingowymi. Można tu dotrzeć na kilka różnych sposobów. A ja całe życie szukałem historii, która potrafiłaby pokazać potęgę, czy zobrazować potęgę lądolodu, lodowca. Znalazłem, daleko stąd, ale jednak, w Norwegii. Fjord Sonie, ponad 200 km długości. To też potężna dolina górska, wyrzeźbiona przez lodowiec. Gdyby zebrać materiał skalny, usunięty z tej doliny, przez lód właśnie, i wysypać na wyspę Wielka Brytania, przykryłby ją całą do wysokości 2 metrów. Ale to jest już zupełnie inna historia.